Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł. Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła, Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego opowiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Oto słowo pańskie. Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi do naszych serc, abyśmy byli pokornymi i gorliwymi pracownikami w Twojej winnicy, Panie, abyśmy przynosili w odpowiednim czasie obfity plon, plon Tobie należny przyjdź przez Maryję, Matkę Winnicy, Matkę Kościoła. Szalama, alacheno, ale, ale, Adonaj, Adonaj, ale, Pan Adonaj, Pan przemawia do arcykapanów i starszych ludu, z którymi z Miał zatarg. To znaczy, oni nie przyjmowali go. Uważali, że oni rządzą w Izraelu w wymiarze duchowym, religijnym i że oni będą prowadzić lud, jak im się podoba. Oni tak naprawdę przywłaszczyli sobie winnice, czyli lud Boży, Izrael. Oni Rządzili, oni manipulowali ludźmi, mieli wiedzę, znali prawo, ale nie miłowali Boga. Tak naprawdę nie wierzyli w niego. Wykorzystywali Boga i jego prawo do realizowania swoich celów. Pan Jezus więc sprzeciwia im się z całą mocą. Mówi do nich przede wszystkim, bo ta przypowieść o dzierżawcach winnicy jest skierowana. Do nich przeciwko nim opowiada historię o człowieku który jest gospodarzem zakładającym wielką winnicę wiele krzewów winogrona słodkie owoce winnica otoczona potężnym wysokim murem dla ochrony jest zbudowana wieża do obserwacji winnicy, gdzie trzeba bardziej zająć się winnicą, gdzie bardziej owocuje, gdzie może więcej przynosić owoców, żeby ją oczyszczać. Jest tłocznia, kiedy zbiera się winogrona, tłoczy, aby było w przyszłości wino. Wino tak bardzo cenione na Bliskim Wschodzie, wino jako symbol radości, także miłości, jako również znak jedności, bo przecież spożywano wino na ucztach. Wino, które miało być i jest teraz już wykorzystywane do konsekracji na mszy Świętej. Wino staje się krwią Pana Jezusa nam przy świętej. Jest tylko postać wina, ale to już nie jest wino, to jest Jego krew. Więc jest winnicą Pana Izrael. I kiedy Pan wysyła sprawiedliwych, sędziów, proroków, do winnicy, do rolników, którzy mieli odpowiadać za winnicę, czyli za lud Boży. Rolnicy, czyli przełożeni ludu, to przede wszystkim arcykapłan, kapłani, lewici, starsi ludu, czyli ci, którzy odpowiadali za lud, w jakim kierunku lud Boży szedł. Oni przywłaszczyli sobie ten lud. Oni byli panami winnicy. Oni nie chcieli, tak naprawdę służyć Bogu. Sprzeciwiali się więc Jego prorokom i sprawiedliwym. Niektórych bili, niektórych nawet zabijali, kamienowali. Strasznie obchodzili się z ludźmi Boga. Z wielką nienawiścią, nawet furią, mieli wstręt do wysłanników gospodarza, czyli jedynego prawdziwego Boga. Nie chcieli więc oddać winnicy. Uważali, że winnica, że lud Boży, że ta ziemia święta jest ich ziemią, że oni na nią zasługują, że oni mają prawo korzystać z wszelkich dóbr duchowych i materialnych tego miejsca, tej ziemi, tego ludu. Lud miał im służyć, a nie Bogu, miał się ich bać, a nie trwać bojaźni przed Panem. I Pan dalej kontynuuje przypowieść, że posyła jeszcze więcej sług niż za pierwszym razem, jeszcze więcej proroków, jeszcze więcej nauczycieli posłanych przez Pana, przez Boga. Ale z nimi podobnie postępują. Podobnie przecież postępują też z Janem Chrzcicielem. Odrzucili go ci arcykapani, starsi ludu i pozwolili na to, żeby Herod z Herodiadą w okrutny sposób zamordowali na uczcie. Niewinnego, wielkiego świętego proroka. Pozbyli się go rękami Heroda i Herodiady, tych zepsutych, zdemoralizowanych, opętanych ludzi, ale arcykapłani i starsi ludu też byli takimi jak Herod i Herodiada, a nawet jeszcze bardziej zepsuci. Bóg ojciec, więc posyła swojego umiłowanego syna. Myśląc, uszanują mojego syna. Jeżeli jego pośle, to go przyjmą. To oddadzą mi winnice. To będą mi służyć. Ale co mówią ci ludzie? A powtarza, mówi to do arcykopanów i starszych ludu: zobaczywszy syna, czyli Jezusa, mówią do siebie: To jest dziedzic winnicy, zabijmy go. A posiądziemy jego dziedzictwo, to wszystko już na zawsze będzie nasze. Musimy tylko pozbyć się syna Bożego, Jezusa, Mesjasza, zwanego Mesjaszem, ale my nie chcemy żadnego Mesjasza. My jesteśmy sprawiedliwi i święci, my zasługujemy na kult, na chwałę ludzi. I co robią ci ludzie? Mówi przecież Chrystus o sobie. Chwyciwszy go wyrzucili z winnicy, zabili. Przecież tak było. Chwycili pana Jezusa w ogrodzie oliwnym, wyrzucili z Jerozolimy i zabili na kalwarii. Pan Jezus więc prorokuje o sobie, mówi o tym, co z nim zrobią ci zatwardziali, ściwi i złośliwi ludzie. Więc pan się pyta: Jak myślicie, co gospodarz uczyni z tymi rolnikami? Rzekli mu, przyznali, że tych nędzników parnie nie wytraci, a Winice oddał w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawać ląd we właściwym czasie, we właściwej porze. Zapiero chyba sobie potem uświadomili, że przecież wydali wyrok na siebie samych. Nędznikami, którzy będą wytraceni, ukarani są oni, nie inni, nie jacyś obcy ludzie, nie jacyś nieprzyjaciele Izraela. Ale oni, którzy są nieprzyjaciółmi Boga i nieprzyjaciółmi ludu Bożego, oni będą wytraceni, usunięci z winnicy, bo winnica należy do Boga. Oni są tylko marnymi, nędznymi dzierżawcami tej winnicy Pana. I Pan wybierze innych rolników, którzy będą oddawali Mu plon we właściwej porze. Mówi tutaj, że będzie nowa winnica. Nową winnicą jest kościół katolicki, który założył Pan, Pan Jezus. To jest jego winnica, a dzierżawcami mają być biskupi, kapłani, osoby zakonne, które mają troszczyć się o tą winnicę, o kościół, o wiernych. Mają za nich oddawać swoje życie, modlić się za nich, stawiać u tronu Bożego miłosierdzia, obumierać dla siebie i dla nich, aby przynosić opite owoce kultu Bożego. Kultu w duchu i prawdzie, w miłości i miłosierdziu. Mają przynosić opite owoce dobrych uczynków dla radości całego ludu Bożego. I życie ma być pokorne, pobożne i święte. Mają prowadzić lud Boży nie ku wytraceniu, nie ku hańbie, nie ku zgubie, ale ku królestwu niebieskiemu. We właściwej porze, czyli tak naprawdę chodzi o każdy czas. W każdej chwili ci ludzie odpowiedzialni za Kościół, za winicę Pana, mają oddawać plon Panu, mają służyć Ludowi Bożemu gorliwie. Nie są Panami winnicy, nie są Panami Ludu Bożego, nie są Panami choćby nawet jednego najmniejszego wiernego. Są tylko sługami, często nieużytecznymi i tak mają służyć wszystkim, a przede wszystkim Panu, Jezusowi. Więc Pan to mówi do ludzi Kościoła naszych czasów, którzy niestety niektórzy z nich zachowują się jak ci arcykapani starsi ludu, biorą z nich zły przykład. Źle troszczą się, w ogóle się nie troszczą niektórzy o lud Boży, o Kościół święty, troszczą się o swoje sprawy, o swoje kariery, o swoje interesy, o swoje bogactwa, o budowanie swoich pałaców, o to, żeby mieć. Wiernych i kapłanów pod swoją służbą, żeby traktować lud Boży i niektórych kapłanów jako swoich osobistych niewolników. Niektórzy tak się zachowują, jakby byli władcami, panami kościoła. Ale się okazuje, że niektórzy z nich są nędznikami, którzy będą wytraceni przez Pana. Pan wywyższy rolników, czyli swoje sługi biskupów, kapanów osoby zakonne, które goliwie służą Jemu i ludowi Jego. On takich wywyższy, którzy są najmniejsi i ostatni, którzy wiedzą, że mają służyć i że to jest ich radość i nagroda na ziemi. Więc módlmy się, żeby w Winnicy Pana byli tacy rolnicy, a żeby złych rolników złych przełożonych, Pan wytracił, odsunął z winnicy swojej, żeby nie szkodzili Jego winnicy, nie szkodzili Jego ludowi. Pan troszczy się o swój Kościół. Pan troszczy się o swój lud. Pan troszczy się o każdego z nas. O Ciebie troszczy się Pan. I Pan obiecuje, że ustanowi pasterzy według swojego serca, że będą mu oddawać plon we właściwym czasie. Czyli nieustannie będą przynosić plony Stokrotne wszelkiego dobra, bo są jedno z Jezusem krzewem winnym. Są pięknymi latoroślami. I każdy wierny, każdy z was umiłowany jest do tego wezwań, aby być winnicy Pana, aby być latoroślą Pana, aby przynosić owoc, owoc opity. Może przyniesiesz trzydziestokrotne, sześćdziesięciokrotne, stokrotne albo inne, może nawet tysiąckrotne, ale przynoś owoce. Piękne, trwałe i wiekuiste. Bo tak jak to było przed Ewangelią, niektórych Pan dotknął w darze spoczynku e, przez te słowa, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, a wyście szli i owoc przynosili. I wielu e, Pan dotknął fizycznie w spoczynku, ale wielu też z nas, właściwie tak naprawdę wszystkich, tym słowem, że nie my wybraliśmy Pana. To Pan Jezus, gospodarz winnicy, On nas wybrał. On wybrał Ciebie i mnie. Do czego wybrał? Abyśmy szli i owoc przynosili. Owoc Panu w każdym czasie, nieustannie. Czyli On nas wybrał, oczywiście my również wybraliśmy Boga jako odpowiedź na to, że On nas wybrał. To znaczy wierzymy w Niego, miłujemy Go i mamy przynosić owoce. Ale słodkie, niecierpkie, cierpkie, nie gorzkie, nie owoce grzechu, nie owoce zła, ale wszelkiego dobra, miłosiernej miłości. Przynosimy owoce słodkie, którymi Pan będzie mógł się nasycić. Pan będzie mógł powiedzieć: wydajesz słodkie owoce, bo jesteś zjednoczony, zjednoczona ze mną. A więc Pan tutaj jeszcze kończy ten tekst. Tą przypowieść, czy nigdy nie czytaliście winnic, w Piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła, a mówi tutaj o sobie, że kamieniem węgielnym ten, tej winnicy, głowicą węgła jest Pan Jezus Chrystus, który stał się sługą wszystkich. Ten odrzucony kamień przez arcykapanów i starszych ludu. To proroctwo się wypełnia. Jezus jest odrzucony. Głowica węgła jest odrzucona. Arcykapłani, starsi ludu to uczynili. Jakby sprawiali wrażenie, że nie znają tego tekstu Pisma. Niemożliwe, żeby nie znali. Znali i odrzucili. Odrzucili swojego Boga, swojego Pana, Mesjasza i Gospodarza. Pana winnicy, krzew winny. Ale Ojciec Niebieski sprawił, że ta głowica węgła, że ten kamień węgielny, Chrystus, stał się początkiem nowej winnicy, czyli Kościoła, czyli nas. To jest cud, który Pan uczynił w naszych oczach. Na naszych oczach widzimy to, że stajemy się Jego winnicą. Każdy z nas jest do tego powołany. Winnicą, która ma być. Pielęgnowana przez Pana, przez Pana Jezusa i Ojca Niebieskiego. Pan więc oczyszcza nas. To, co w nas nie przynosi owocu, to, co w nas jest chwastem, uskniętymi liśćmi, usknięte gorzkie owoce, Pan to musi oczyścić. Oczyszcza nas. I sprawia nam to czasem wielki ból, ale jest to konieczne, abyśmy przynosili prawdziwie owoce, które będą trwały wiecznie. Królestwo Boże będzie wam zabrane, i zostało im zabrane. Izrael, Żydzi już nie są narodem wybranym, chociaż niektórzy dalej mówią, że są. Nie, nieprawda nie są narodem wybranym, bo Pan przecież o tym powiedział w tej dzisiejszej przypowieści. Zostali odrzuceni. Niestety. Nie są wybrani, ale wybranym jest Kościół, wierni członkowie Kościoła. Są winnicą Pana, winnica Pana, Kościół, Królestwo Boże. To jedno. A więc Pan dał nam udział, daje nam udział w Królestwie Bożym. Przez wiarę, przez sakramenty, przez Chrzest, przez Komunię Świętą. Jest w nas Królestwo Boże. Jednym z najpiękniejszych owoców, jaki możemy wydać, to przyjąć. Najpiękniejszy owoc tej winnicy, Jezusa Chrystusa, jego ciało i krew. Kiedy przyjmuję Pana, to wtedy owocuję. Owocem mojego życia, wiary, miłości jest to, że przyjmuję ten najpiękniejszy owoc niebieski, mojego Pana, mojego Boga i zbawiciela. I przez to już, już przynoszę owoc. Że przyjmuję go całym sercem. Więc każdego dnia starajmy się. W możliwości, być nam przy To jest zachęta, to nie jest obowiązek, bo obowiązek jest, aby być w niedzielę czy święta nakazane, ale zachęcam w imieniu Pana, abyście byli każdego dnia albo jeszcze albo często nam przy przyjmowali ten najpiękniejszy owoc niebieski owoc winnicy Bożej Jezusa słodki owoc, życiodajny, pikuisty, dający nam życie. I pod tyłem tego owocu, który jest nazywany też błogosławionym owocem Maryi, owocem jego, jej łona, jej żywota, bo tak mówimy, błogosławiona jesteś między niewiastami, o Maryi, I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Twojego życia, Jezus. Ten piękny owoc, dzięki również Maryi, przyjmujemy i my z kolei wydajmy owoce. I uczmy innych tego, aby przynosili owoce wiary, nadziei, miłości i dobrych czynów, owoce, owoce nawrócenia i świętości. To będzie radość nasza i dla tych, którzy będą podpływem również naszego świadectwa życia i słów nawracać się do Pana winnicy, do Jezusa.